Cześć, dzień dobry, uszanowanie, Michał Okniański, Entel, Snow and More, Alpejskie Studio. Właściwie chciałbym powiedzieć dobranoc, bo blisko 12, lekkie zmęczenie, ale też wiele, wiele emocji i pozytywnych emocji. A to oczywiście za sprawą kolejnego bardzo dobrego, bombowego wyniku Maryny Gąsienicy Daniel w Alpejskim Pucharze Świata w słoweńskim Mariborze. Początkowo miało być zupełnie o czymś innym. Początkowo miało być o Wengen, miało być o Kitzbühel, Night Race, Schladming. Zawody, których nie trzeba reklamować. Chyba jedne z fajniejszych, bardziej medialnych odcinków Pucharu Świata w całym jego kalendarzu. No ale dzisiaj polski wątek, bo polski wątek pojawia się już po raz drugi. Maryna 19 w Semmering w starym roku, a w nowym roku witamy się z nią i z jej najwspanialszym, największym miejscem, najlepszym miejscem w jej karierze, czyli numer 18 i słoweński Maribor. Brawo, brawo, brawo. Troszeczkę te emocje już opadają. No i o tych emocjach i o tym starcie, o tym jak było, chciałbym porozmawiać z Marcinem Orłowskim. Jak to dzisiaj określiłem na Facebooku, ojcem sukcesów naszej zawodniczki, naszego rodzynka w Pucharze Świata. Marcin dojeżdża gdzieś tam, wyjechał z Mariboru, jest w podróży, zaraz będzie w hotelu, jesteśmy umówieni na rozmowę. No i kto inny jak nie on opowie nam o kulisach dzisiejszego startu i o planach na przyszłość, bo przecież niebawem już za drzwiami Ore, czyli Mistrzostwa Świata w narciarstwie alpejskim. No cóż, cieszymy się, a teraz spróbujmy dodzwonić się do Marcina Orłowskiego. Halo, dobry wieczór. Okniański Michał z tej strony. Witam panie Michale. Czy ja z panem Marcinem Orłowskim, panem trenerem, bo tak już chyba mogę na ciebie mówić od dzisiaj, nie na kolegę, na pan, panie trenerze. Nie, na kolegę. Na kolegę. No to po kolei. Chyba że będę mówił panie redaktorze. Oj, to nie, nie, nie. Możemy się tak dogadać. To spuszczamy troszeczkę z tonu. Marcin, ochłonąłeś już? Zmęczony, bo po podróży z Mariboru, gdzie się wybrałeś? Gdzie jesteś? A praktycznie zaraz po zawodach zawiozłem Marynę na lotnisko do Wiednia i udałem się w podróż do Ore, do Szwecji, gdzie już w sumie trzeciego o godzinie 18 mamy pierwszą odprawę, więc dość ciasno. Jeśli chodzi o terminy, tym bardziej jeśli się podróżuje autem. Ciężki żywot trenera, jak to się mówi. Marcinku, przejdźmy do tego, co się dzisiaj stało, co się stało w Pucharze Świata. Ja upatruję to jako taki bardzo dobry sprawdzian przed Ore, ostatni gigant przed Mistrzostwami Świata, czyli chyba docelową imprezą dla was. Czwórka z plusem, czy inaczej to widzisz? Znaczy, na pewno to był ostatni gigant przed Mistrzostwami Świata. Bardzo fajne rzeczy z tego giganta możemy wyciągnąć. Choćby poszczególne splity, jeżeli tam robimy dużo dokładniejszą analizę, to myślę, że niektóre odcinki wyglądają wręcz imponująco. Ale Mistrzostwa Świata to Mistrzostwa Świata i myślę, że to jest zupełnie inna impreza. Przyjeżdżasz na ją dużo wcześniej. Oj, coś się rozłączyło, ale tutaj spokojnie jeszcze raz sobie zadzwonimy i nic się tutaj chyba nie dzieje. No, takie już są warunki mojego alpejskiego studia. Poczekajmy. No coś przerwało. Tak jak mówiłeś, Mistrzostwa Świata to jest inna impreza. To już wszystko dzieje się dużo wcześniej. Jasne, że tak. To na pewno jest fajny gdzieś tam bodziec dla was, pozytywny bodziec, bo lepiej się jedzie na taką ważną imprezę z jakimś fajnym wynikiem w kieszeni. Mówiłeś o międzyczasach właśnie, mówiłeś o różnych odcinkach tej trasy. Gigant na pierwszy rzut oka
na pełen gaz. Niby wydawał się łatwy, ale to wszystko niby. Widziałem lodowisko, widziałem mrzawkę, mgłę. I jakbyśmy mieli sobie zanalizować pierwszy przejazd, ty oczywiście powiesz mi, jak to rzeczywiście było. Moim skromnym okiem, dobre otwarcie, 75 setnych z tyłu za Schifrin, no ale ten drugi międzyczas, gdzie spadamy do zaledwie 0,2 straty, to po prostu był geniusz. Tak jakby Maryna poczuła, co ma pod nartami przez pierwszy odcinek, przez płaski odcinek, a potem rzeczywiście, gdy już wiedziała, o co chodzi, zaczęła jechać swoje. Nagle trzeci międzyczas, mgła, słaby kontrast i nagle z tych 20 setnych robi nam się 2,34. Czy ten odcinek zaważył, że było tak, a nie inaczej? Bo myślę, że mogłoby być dużo lepiej, gdybyśmy po prostu więcej wiedzieli. Widzieli pod nartami. Znaczy się, na pewno miała troszeczkę tam mgły, ale nie tylko ona. Kilka dziewczyn miało lepszy kontrast, kilka gorszy, więc jakby myślę, że nie ma co na to ani zwalać, ani za bardzo się tym przejmować. A jeśli chodzi o Marynę, no to nigdy jakby nie byliśmy super dobrzy w porównaniu oczywiście do Pucharu Świata, jeśli chodzi o zakręty, które są na małej prędkości, czy zaraz na początku startu. Jeżeli od startu mamy od razu uciekający teren, to Maryna potrafi to na pewno naprawdę dobrze jechać. A jeżeli od startu mamy teren, który jest dość płaski, z tym mamy trochę większy problem, tylko to moje w kontekście jakby poziomu Pucharu Świata, że mamy problem. Macie z tym problem, ale chyba trasa jako taka 33 numer, ona w miarę wytrzymała, tam nie było jakichś tam wielkich dziur, jakiejś tarki, w miarę to wszystko było poukładane pod nartami? Trasa na to wytrzymała świetnie, nie wcześniej była naprawdę znakomicie przygotowana, ale niestety na to przyszedł dodatnie temperatury w nocy, później w trakcie dnia jeszcze jakiś tam lekki opad deszczu, więc ten lód, powiedzmy, kolokwialnie zmiękł trochę i nie był aż tak śliski, więc myślę, że był trochę tricky, że z jednej strony był bardzo, bardzo miękki, ale z drugiej strony gdzieś tam miejscami jeszcze pozostawał śliski, więc narta pracowała różnie na różnych odcinkach i trzeba było się do tego dostosować. Ale ogólnie jakby trasa, jeśli chodzi nawet do tych wyższych numerów, no to trzymała się nawet nieźle. A chyba z największym numerem Rika Honkanen z Finlandii weszła, chyba miała numer 50, więc to samo pokazuje, że trasa naprawdę się trzymała dobrze. No jasne, jasne, to dobrze, no ale takie zawodniczki chociażby jak Brignone, jak Rebensburg, czyli absolutny top gigantowy, nie poradziły sobie z tą trasą nawet z pierwszymi numerami. Na co ty uczulałeś Marynę przed tym otwarciem bramki startowej? Jaka tam była tak naprawdę trudność w tym wszystkim? Jaka była wasza taktyka na te zawody? Znaczy taktyka była taka zawsze jak zawsze. No, Maryna jeżeli wykona to, co ma wykonać, jeśli chodzi o tam kwestie techniczne, no to te przejazdy nie są złe. Więc od już tam startów się koncentrujemy głównie, żeby wykonywała to, co ona ma zrobić. A jeżeli chodzi o trasę, to akurat tutaj było wszystko w porządku. Jakby przed pierwszym przejazdem nie było żadnych informacji, żeby gdzieś szczególnie uważać. A przed drugim powiedziałbym nawet tym bardziej, ale najważniejsze i najtrudniejsze w tym wszystkim było, żeby ona sama zrobiła to, co ma zrobić i wtedy jakby przejazd jest dobry. Takie nazwisko jak Godzia za plecami Maryny to chyba taki fajny zastrzyk pozytywnych emocji, co? Znaczy zawsze jest fajnie jak te wielkie nazwiska są za tobą, ale można też dodać tutaj Szturek, no ale wiemy o tym, że Godzia wraca po kontuzji, więc Godzia tak naprawdę dopiero się rozkręca. Ilka Szturek nie jest gimnacistką, jest szybką, że tak powiem, szybką dziewczyną jeżdżącą z jazdy supergiganty, ale mimo wszystko jest to na pewno fajne, że niektóre nazwiska, które znasz z telewizji, jako wielkie gwiazdy gdzieś tam się znajdą za tobą, ale myślę, że to jakby nie jest to... Sprawa drugorzędna. Jasne, jasne. Dokładnie. Ty jesteś takim trochę idealistą, nigdy nie powiedziałeś, że coś było na tip-top.
Czego byś się doszukiwał jeszcze w tych przejazdach? Czego tam brakuje, do czego gdzieś tam wydążycie? Doszukałeś się dużych błędów? Na pewno mamy dużo do poprawy, jeśli chodzi o samą otwarcie pierwszych split, bo to w pierwszym przejeździe to było 24 miejsce, a w drugim przejeździe 15. I tu na pewno trochę czasu tracimy. Jeśli chodzi o drugi przejazd, to między pierwszym a trzecim splitem to była naprawdę świetna jazda. Myślę, że jedna z lepszych w tym sezonie, jaką widziałem u Maryny. Ale zawsze na pewno jest coś do poprawy i nawet jak jesteś pierwszy, myślę, że nawet jeżeli zwyciężasz, to musisz szukać czegoś, co możesz poprawić i stale się rozwijać. Jeżeli przestaniesz to robić, no to myślę, że szybko cię konkurencja zje. Jasna sprawa. Marcin, ja tak sobie obserwuję was, bo w ubiegłym roku gdzieś tam spotkaliśmy się po latach w Zeldzie. Ja miałem okazję poznać wtedy Marynę. Tamten sezon w waszym wykonaniu czegoś tam zabrakło, oprócz oczywiście solidnych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu, ten Puchar Świata, no nie mogliście się zadomowić w tej trzydziestce. Minął rok i widać ogromny postęp, ogromny krok naprzód. Ja to kiedyś powiedziałem, że będziecie w zupełnie innym miejscu w tym roku niż w roku ubiegłym, tak rzeczywiście jest. Co się zmieniło w waszych przygotowaniach, w waszym podejściu, że to tak poszło wszystko do góry? Ja myślę, że niewiele się zmieniło, szczerze powiedziawszy. Na pewno coś, co nam pomogło, to jest dwa zwycięstwa w Pucharze Europy. To przesunęło nas z numerem startowym trochę do góry. I tak jak kiedyś, myślę, że to było nawet 2 lata temu, gdzie Maryna była trzykrotnie, chyba 31 i brakowało tam jakichś setnych, a jeździła z numerem dalszym w granicach tam 60. Teraz jeżdżą z tym numerem 33, po prostu już jest po odpowiedniej stronie czasu, że tak powiem. I dlatego jest 17, a nie 31, nie? Także to jakby największa zmiana, to, że poprawiliśmy numer startowy. Dzięki tym zwycięstwom w Pucharze Europy myślę, że też trochę pewności siebie się zyskuje i takiego przekonania, że nadszedł czas na ten Puchar Świata i że to jest naturalny krok, który trzeba zrobić i próbować, no. Pewnie. Jeździcie te supergiganty i bardzo blisko jest do tej pierwszej trzydziestki. Oczywiście ten trening supergigantowy w waszym wykonaniu to pewnie dużo, dużo mniej liczby dni na nartach niż cała czołówka. Ale to też wygląda obiecująco. Są jakieś perspektywy? Chcecie też na tym supergigancie opierać swoją filozofię, trenować do tego, traktować tę konkurencję poważniej? Znaczy, to działa w dwojaki sposób, bo sam supergigant, jeśli mówimy o konkurencji, o startowaniu w nim, jest to pewna droga, która mam nadzieję za rok czy gdzieś tam zacznie nam działać. A to jest jakby jedna kwestia, a druga kwestia, że uważam, że mocno supergigant pomaga nam w gigancie i dlatego chcemy go trenować, chcemy go startować, więc działa to w dwojaką, że tak powiem, korzyścią. Też kolejna sprawa, która może mało kto o tym myśli, ale jeżeli skoncentrujesz się tylko na gigancie, to zostaje ci 8-7 startów w sezonie, a te starty czekasz po 2-3 tygodnie czasem i ciężko jest to wytrzymać psychicznie, znaczy psychicznie, niektórzy tak robią. Jest kilka dziewczyn, które jeździ tylko giganty, tak jak do niedawna na drew oczywiście. Ale wydaje mi się, że lepiej jednak mieć 2-3 konkurencje, które troszeczkę odciągną ci myślenie od tylko od giganta. No to jest zrozumiałe, szczególnie w naszych jakby realiach treningowych i naszego małego kraju alpejskiego, że tak powiem. Więc ten wątek jakby mamy za sobą. Doskonale rozumiemy i mam nadzieję, że zrozumieliśmy to, co nam nakreśliłeś. Marcin, ostatni dni do Ore. Jakiś plan przygotowań, co będziecie robić w tych ostatnich dniach do startów, do imprezy chyba docelowej dla was? Tak naprawdę plan w Ory jest dość ciężki, bo Maryna przyleci 3 lutego i już 4 lutego mamy pierwszy trening zjazdu oraz stawianie trasy supergiganta. Oczywiście zjazd w naszym wykonaniu to jest do kombinacji. Jeżeli zjazd będzie ok, będziemy się czuli dobrze,
to wtedy wystartujemy kombinację. Kolejną kwestią, jeśli chodzi o zjazd, dlaczego trzeba jechać pierwszy trening, chodzi o to, żeby też przejechać trasę przed Supergigantem, więc trzeba tam być, według mnie trzeba to zrobić, nawet prawdopodobnie z założenia pojedziemy dość spokojnie, dość bezpiecznie, ale żeby zapoznać się ze śniegiem, z warunkami, jest to też dzień i przejazd, którym serwisem może sprawdzić smarowania i takie inne sprawy, czyli krawędzie, przygotowanie nart. Więc jest to dla nas potrzebne przed Supergigantem. A jeśli chodzi o późniejsze zjazd, kombinacje, tutaj jak mówię, no zjazd będziemy robić, jeżeli będzie ok, to wystartujemy kombinację. Głównymi startami jest Gigant i na drugim miejscu ten Supergigant. Jeśli chodzi o plan, to no, wszystko jest zaplanowane, jakby w tym momencie bardzo naładowany mamy ten program, więc wszystko mamy zaplanowane. Tak naprawdę są trzy dni treningu Giganta. Mamy w planach też 1-2 dni treningu slalomu i to jest wszystko tak naprawdę. Więc myślę, że wszystko to, co miało być zrobione przed mistrzostwami, już zostało zrobione i po prostu teraz trzeba jechać i się pokazać jak najlepsze strony i tyle. Martinez, no tego Ci życzę i życzę to tego Marynie. Mam nadzieję, że się jeszcze połączymy z Aren Mistrzostw Świata i będziemy w bardzo dobrych humorach, tak jak jesteśmy dzisiaj. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłeś czas w środku nocy, żeby podzielić się z nami tym niewątpliwie świetnym wynikiem dla nas. I stary, no co, trzymamy kciuki, ja trzymam kciuki i myślę, że do przodu. No, zrobiliście duży krok. Patrzymy dalej i robimy kolejne. No ja też dziękuję za Twoje wsparcie cały czas i pozdrawiam wszystkich oglądających, słuchających Twoich blogów. Poniekąd pozdrowiłem sam siebie, bo również O, dziękuję, to bardzo miłe. Już bez kurtuazji, wiesz, trochę się znamy już bez kurtuazji. dokładnie, bardzo fajnie. Mi się podoba dużo emocji w tym, niczym jeden z najbardziej znanych komentatorów. Nie będę wymieniał imienia i nazwiska, ale może ktoś się domyśli. Taki Brytyjczyk chyba, Nick Fellows, no. Brytyjczyk, dokładnie. Ja nie powiedziałem imienia i nazwiska, ale jesteś dla mnie coś takim polskim Brytyjczykiem. Stary, ale i po co krzywieć, dobra, dzięki Ci bardzo i trzymaj się, trzymam kciuki, jesteśmy w kontakcie. Wielkie pozdro i do zobaczenia, narciarskie pozdrowienia. Cześć. No hej.